W Gdyni słychać nas na 92 i 3 oraz 98 i 9 FM. Dziś porozmawiamy o projekcie nowego planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Gdańsk, który obejmie lata. 2025-2034. Plan ten ma kluczowe znaczenie dla ochrony zasobów leśnych, równowagi ekologicznej oraz uwzględnienia potrzeb zarówno środowiska, jak i społeczności lokalnych. Naszym gościem jest pani Joanna Bloch-Orłowska, rzeczniczka Nadleśnictwa Gdańsk, która przybliży nam główne założenia projektu, planowane efekty oraz proces konsultacji. O Jezus, jakie to skomplikowane. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani Anna, dzień no dobry. tak, nie, nie ma lekko. Nie ma lekko. Na początek chciałbym zapytać panią o to, czy dałaby pani wytrzymać tydzień czasu bez Internetu tak offline, totalnie wyłączona, o. jest taka możliwość. Nie. E, to znaczy inaczej. E, to zależy w jakich warunkach. Jeżeli byłoby to gdzieś w głębi lasu, mm -hmm. e, to myślę, że tak, dałabym radę. Aczkolwiek no, muszę przyznać, że, że mam też takie, że tak powiem, przyzwyczajenia do tego, żeby być na bieżąco i sprawdzać, co się dzieje. I Ale przecież w latach 80., -tych, 90. -tych nie było. A zdecydowanie, jak, e, że I tak. Powiem, tak, jak, jak jeździłam, do, e, że tak powiem, do wsikluki, e, to tam, że tak powiem, nawet e, na, nawet nie było żadnego, e, że, że, żadnego. E, telefonu, także to... to tak. Stacjonarnego. Stacjonarnego, mhm. nawet, y, na, nawet takiego, że tak powiem, ogólnodostępnego, publicznego, gdzie te czasy, gdzie ktoś pamiętał budkę telefoniczną. Nie? A telewizor był tylko u sołtysa. A, zdecydowanie. <grym> <grym> zdecydowanie tak. Pani Ranno, no właśnie, czyli da się wytrzymać? Myślę, że da się, ale to jest tak, że jesteśmy w ogóle chyba jako społeczeństwo, jako ludzkość strasznie przyzwyczajeni do natłoku informacji i do tego, że mamy taką potrzebę, żeby być ciągle na bieżąco. I to wszystko nas goni. I z jednej strony bardzo chcemy, że tak powiem, być właśnie na bieżąco po to, żeby nie, nie zostać w tyle, mówiąc kolokwialnie. Natomiast z drugiej strony to jest takie trochę problematyczne dla nas samych, bo to nas strasznie nakręca i trudno nam się zatrzymać, trudno nam odpocząć. Ale gdyby nie internet, byśmy się nie dowiedzieli, że jest plan, który obejmie lata 2025- 34 na przykład, bo takie informacje otrzymaliśmy no, na maila. Nie, tak, aczkolwiek y, mamy też, że tak powiem, rozwieszane plakaty w różnych miejscach, więc jest szansa, że nawet jakby ktoś poszedł na grzyby, to na miejscu postoju znalazłby taką informację. Także, aczkolwiek musiałby się o szczegółach dowiedzieć przez qr więc de facto tak. Albo na miejscu lasu. No właśnie, a idąc do lasu na spacer, zostawmy ten telefon, odpoczywajmy. Y, tak, to znaczy Zdecydowanie, znaczy dobrze jest, znaczy można korzystać z telefonu, jeśli nie ma się, że tak powiem, ma się wątpliwości do tego, jak się zlokalizować, tak? To, to wtedy on jest jako, jako taka, takie awaryjne wyjście. Są lokalizacje, jest chociażby bank danych o lasa, który nam bardzo pomaga w, w lokalizacjach i w tym, żebyśmy wiedzieli w razie czego, w której części lasu jesteśmy, jak się zgubimy i będziemy dzwonić po pomoc. Natomiast no zdecydowanie nie po to jedziemy do lasu, żeby patrzeć i żeby robić zdjęcia, co, co, co i selfiki tak zwane. Co minutę, natomiast żebyśmy go odłożyli do kieszeni i, i zajęli się tym, co jest najistotniejsze wtedy, czyli przyrodą, która nas otacza. No właśnie, a co, co, co z tą przyrodą, co z tymi lasami, bo pojawił się pomysł na ten nowy plan urządzenia lasu. Tak. Y, mamy od 18 października, mamy cykl spotkań z tak zwanych zespołów lokalnej współpracy i y, jeśli miałabym powiedzieć, czy, czy prowadzimy konsultacje dotyczące planu, to z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. To znaczy, formalnie nie prowadzimy, dlatego że konsultacje społeczne mają formę zgodnie z procedurą, mają formę pisemną i to się składa do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wtedy, kiedy już jest ostateczna wersja. Ta jest taka powiedzmy przedostateczna. Natomiast oczywiście spotykając się z ludźmi, a mamy takich zespołów w sumie 11, bo zależy nam na tym, żeby dotrzeć do, do mieszkańców, jak najbliżej e, znajdujących się w poszczególnych częściach, e, a, a nadleśnictwo e, sięga od Wyspy Sobie wszystkie jazpowe i więc e, trudno jest taki jeden zespół lokalnej współpracy utworzyć. E, więc oczywiście rozmawiamy o, e, o planie urządzania lasu, który rozpocznie się już w przyszłym roku. No bo trudno, żeby nie mówić o nim w ogóle. Tak? On jest jakby punktem wyjścia e, do tego, e, jak będą wygląda, jak będzie wyglądać gospodarowanie lasami w ciągu najbliższych 10 lat i przede wszystkim. Im, co w związku z tym we współpracy z lokalną społecznością możemy robić razem. Chodzi o to, żeby jakby włączyć czy zaktywizować tą lokalną społeczność do tej tak zwanej drabiny partycypacyjnej, bo ludzie coraz bardziej są zainteresowani tym, co się dzieje w lasach. Bardzo często są zaniepokojeni, dlatego te pierwsze spotkania, które się teraz odbywają, mają głównie taką formę informacyjną, żeby pokazać im właśnie co jest zaplanowane jak to ma wyglądać? Dlaczego tak, a nie inaczej gospodarujemy tymi lasami? I jakie są możliwości modyfikacji? Też, co możemy razem wspólnie zrobić? Bo, to jest właśnie o, to, o co chodzi z tymi lasami społecznymi. Bo, jakby całe nadleśnictwo, lasy nadleśnictwa Gdańsk są lasami o zwiększonej funkcji społecznej. Ale, co tak naprawdę jest tą funkcją społeczną? Bo, dla niektórych, to jest właśnie ta przyroda. Czyli e, jakby najważniejsze jest to, żeby chronić najcenniejsze jej elementy kosztem nawet tego, żeby wyłączyć tuż przy mieście kilkaset hektarów, a dla innych e, ważniejsze jest to, żeby mogli bezpiecznie i wygodnie korzystać z lasu, żeby mieli e, odpowiednią liczbę dróg, e, ścieżek, e, dodatkowe parkingi, e, czy, czy, czy żeby było, udostęp, było udostępniony las na, na, na potrzeby no, chociażby e, e, rowerzystów. Tak? Tak, także są to bardzo różne, różne sprawy, dlatego my na razie informujemy i pytamy społeczeństwa o to, jakie w danym miejscu są te najważniejsze, dla nich najbardziej palące tematy. Z myślą o tym, że później będziemy mieć kolejne spotkanie, później będziemy rozmawiać o tym, jak te, te, te kwestie rozwiązać i jak to wszystko poukładać. No to już pani wyprzedziła moje, moje kolejne pytanie, bo słów pani wpadło, że chcecie modyfikować lasy. Chciałem zapytać, w jaki sposób te od sobie aż po Wejherowo chcecie modyfikować? Ale to mają być te nowe oznaczenia, nowe ścieżki Nowe parkingi, to wszystko w ten deseń ma to iść? To znaczy, to wszystko jest kwestia tego, co. No, nie, nie będziemy nikogo uszczęśliwiać na siłę dodatkowymi, że tak powiem, miejscami. To też jest kwestia tego, że nie możemy stworzyć niekończącej się liczby ścieżek czy parkingów, bo to jest też kwestia planu, zapisów w planie ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. I tutaj Trójmiejski Park Krajobrazowy bardzo jest ostrożny, jeśli chodzi o wszelkie dodatkowe elementy infrastruktury turystycznej, bo uważa, mają, że, że, las, że, że lasy trójmiejskie i lasy trójmiejskiego parku są już wystarczająco nasi, że tak powiem, nasycone tymi elementami i, i że to może być nadmierna presja, ale społeczeństwo chce korzystać z tych lasów. Także chodzi o to, żeby znaleźć jakiś kompromis. Tak? No właśnie, te kompromisy możecie wynegocjować na spotkaniach. Takie spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 17 w Rumie. Jest dedykowane mieszkańcom tego miasta, sąsiedniej Rady również. Czego wy, jako leśnicy, oczekujecie po takich debatach? Co ma być ich wynikiem? Y no, przede wszystkim właśnie taka debata i rozmowa. Chcemy y, poznać y, zdanie ludzi na, na to, jak prowadzona jest ta gospodarka. Przyznam, że często nie są to, y, że tak powiem, y, łatwe rozmowy, y, bo ludzie często są zaniepokojeni tym, co, y, co, co się dzieje w lesie. Dlatego tłumaczymy im, staramy się im wytłumaczyć, dlaczego, co się zmieni, y, na ile no dobrze, to. Przepraszam, jest... przepraszam, pani no mm -hmm. co się dzieje w lesie złego? Skoro mieszkańcy się boją i zadają takie pytania. No właśnie. Y, Niektórym się wydaje, że każde wycięte drzewo w turmiejskim parku krajobrazowym na terenie lasów turmijskich to jest zagrożenie. Tak, że, że, że wytniemy w całości trójmiejskie lasy, że albo sprzedamy je deweloperom, albo, albo że po prostu zniszczymy to, co jest cenne i, i, i posadzimy wszystko, że tak powiem, od nowa. Tak nie będzie. My od wielu lat, a zwłaszcza teraz w tym najbliższym dziesięcioleciu, modyfikujemy sposób gospodarowania tak, żeby on był jak najbardziej zbliżony do naturalnego. Czyli nie robimy cięć na dużych powierzchniach. To będą raczej wycięcia pojedynczych drzew, czy niewielkich fragmentów czy, czy grup drzew po to, żeby zainicjować naturalne odnowienie, żeby, żebyśmy mieli lasy, które są wielowiekowe, wielogatunkowe i wielo, może nie ale wielopokoleniowe, wielogatunkowe, i też o takiej zróżnicowanej strukturze, tak, żeby, żeby ten las był też jak możliwie jak najbardziej trwały i też zgodny z siedliskiem. A kto najbardziej skorzysta na tym planie, a kto może odczuć jego skutki negatywne? Trudno powiedzieć chyba jednoznacznie na to, ale to jest też kwestia tego, że, no to jest kwestia też tych, tego na ile nam się uda debatować i współpracować. Myślę, że to jest szansa, żeby lokalna spół, społeczność w niewielkim przynajmniej stopniu, to znaczy na, z tych takich wydawałoby się drobnych rzeczach, ale tych, które dla nich naj, są najważniejsze w najbliższym otoczeniu, żeby tutaj właśnie zyskała. My mamy też, te spotkania, które teraz organizujemy, to są trzy serie. Teraz Kończy się na początku listopada pierwsza seria, a potem będzie druga i trzecia. Podsumowaniem będzie taki całościowy raport pod tytułem Las dla nas, bo taki jest ten projekt, ale mamy nadzieję, że te spotkania z zespołów lokalnej współpracy to nie będzie tylko taki jednorazowa, że tak powiem, akcja, czy, czy, czy jednorazowy projekt, że to wejdzie na stałe i że po prostu będziemy bliżej społeczeństwa i będziemy mogli lepiej współpracować razem. Nie zawsze wszystko możemy spełnić wszelkie oczekiwania społeczeństwa, tak? na sam pól też my jako Nadleśnictwo nie mamy bezpośredniego wpływu, bo nie my decydujemy o tym. Natomiast oczywiście będziemy przekazywać wszelkie informacje związane z, z pulem do regionalnej dyrekcji. E, ale jest cała masa rzeczy, gdzie ten dialog społeczny możemy prowadzić i gdzie możemy trochę, e, e, t, trochę lepiej o, o, zorganizować wszystko. Mhm. Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa Gdańskie 2025-34. W jaki sposób ten plan, o którym my rozmawiamy, różni się od wcześniejszych? Jest mniejszy, zakładana jest mniejszy, tak zwany mniejszy etat cięć, czyli mniej drzew, mniej metrów sześciennych drzew będzie wycięte. inna będzie też, Inny będzie też sposób, tak jak powiedziałam, będą, będą to takie rębnie, które zakładają wycinanie przede wszystkim pojedynczych drzew. No i, no i wyłączenia też pe, pe, pewnych, pewnych miejsc, także to jest wszystko. Mm, Idziemy coraz bardziej w kierunku lasów właśnie e, takich, które są jak najbardziej dostosowane z jednej strony do społeczeństwa, ale też oczywiście nie zapominając o, nie zapominając o przyrodniczo cennych e, miejscach. No i, e, Zgodnie, z, że tak powiem, z przepisami, plan urządzania lasu musi obejmować zapisy i wytyczne, które są w, w planie ochrony Turmijskiego Parku Krajobrazowego, który został zatwierdzony nie tak dawno. Padło pytanie od słuchacza, który mieszka na Gdyńskiej Dąbrowie: Czy mogę spać spokojnie, że mi nie wytniecie kawałka lasu i postawicie mieszkania? E, to znaczy, lasy... Pan Tomek. Pozdrawiam pana Tomeka. Lasy państwowe nie sprzedają dewelopów terenów pod zabudowę. Ostatnio mieliśmy, jak mieliśmy otwarte sadzenie drzew w okolicach osiedla Viridis i Karwin 3, to wszyscy się cieszyli, bo myśleli, że to ta ogrodzona powierzchnia to jest właśnie już przygotowane pod budowę, a to było miejsce do, do obsadzenia. Także lasy nie przekazują na te cele. Natomiast oczywiście zdarzają się też, zwłaszcza w, w, w Gdyni, miejsca, gdzie są wycinane drzewa, ale to są głównie pod specustawę, tak Tak jak, jak, jak było chociażby z tym, z, z, tym dużym, z tym dużym węzłem drogowym, tak? no i jest parę też innych spraw. Czasem nam się zdarza, że, 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 że w całości musimy wyciąć, ale tak, z, z drzewami i z lasami tuż przy osiedlach jest też ten problem, że jak ktoś kupuje mieszkanie, to chce, chce być jak najbliżej. I najpierw mówi broń Boże, nic nie wycinajcie. Często ludzie nie sprawdzają, jakie są plany, a przecież właśnie po to są te pule, że można było sprawdzić, czy w najbliższym dziesięcioleciu można, można się spodziewać, że ten las, który widzimy za oknem, jakoś się zmieni. A z drugiej strony w sytuacji, kiedy na przykład zdarzają się jakieś poważne anomalie pogodowe, a one niestety nas dotykają coraz częściej, to potem przychodzą ludzie i mówią ale wytnijcie nam te drzewa, które są najbliżej, bo nam zagrażają budynkom. Także no, Trefa styku lasu i trójmiasta nie jest łatwą historią. I to mówimy i o tym dużym trójmieście, i o mniejszym kaszubskim. Czyli też chodzi o to, że zwłaszcza obszary, które nie tylko mają walory przyrodnicze i gospodarcze, ale też są wykorzystywane w celach turystycznych i rekreacyjnych, do tego też dążycie w tym nowym planie. Tak, jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle, jeśli chodzi o lasy trójmiejskie, i takie jest też nasze podejście, że najważniejszy jest kompromis. I znajdowanie kompromisu pomiędzy tymi trzema zasadniczymi, czymi funkcjami, które są w lasach, czyli funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej. No to skoro kompromis, to przypominamy, dzisiaj spotkanie o 17 w Rumi. Kolejne? Gdzie to wszystko, te informacje możemy zasięgnąć? Kolejne będzie, jutro będzie w Kosakowie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej Nadleśnictwa, w zakładce Zespołu Lokalnej Współpracy oraz na naszym profilu facebookowym. Tam też wszystkie będą też dane dotyczące sprawozdań z, 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 ze spotkań, które już się odbyły. A to właśnie, te spotkania, które już się odbyły, sporym cieszyły się, no, tak King. Biorąc pod uwagę, że ludzie niekoniecznie biorą udział w takich konsultacjach, to całkiem tak, bo bywało nawet po około 50 osób, więc to już jest taka, myślę, całkiem spora grupa. A jakieś takie konkretne plany mają te osoby, które przychodzą na takie spotkania, zainteresowani są? Tak, często są to osoby, które są bardzo aktywne tak czy inaczej, zwłaszcza jeśli chodzi o te kwestie przyrodnicze, ale nie tylko, też lokalni, więc mają, mają często zdecydowane opinie i, i, i Własny pogląd na to, jak te lasy powinny wyglądać. No i na tym to polega, żebyśmy dyskutowali i, i, i próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie sposób zadać pytania. Chodzi o wodnicę witamina. Uh -huh. No, tam spora część lasu zostanie wykarczowana. Uh -huh. Tak, ale no to są właśnie takie kwestie, które że tak powiem nie są, nie wynikają z samego e, zarządzania lasami e, Nadleśnictwa Gdańsk, no tylko z, z, z dodatkowymi inwestycjami. No, tak się, że tak powiem... To tak czasami zdarza. musi być i bywa. Tak, tak, to jest tak. to, co, to, co robiliśmy, to co e, było robione przy węźle Wielki Kac, gdy powstawała Trasa Kaszubska. Tam mm. Właśnie o to pani mm -hmm. wspomniała. Bardzo dziękuję. Joanna Blochorłowska, rzeczniczka nad Nadleśnictwa Gdańsk, była moim państwa gościem dziękuję tak, w temacie pięknie. planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Gdańsk który obejmie lata 2025, czyli od przyszłego roku 2034. Wszystkiego dobrego! Dziękuję wzajemnie. <śmienic> Radio Hasebe. Hasebe.